Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Mam tutaj całą siatkę opakowań po produktach, które zużyłam w miesiącu wrześniu. Także żeby nie przedłużać, od razu przechodzę do opakowań. Pierwszy produkt to jest Palmolive krem do mycia. Ja go pokazywałam w ulubieńcach sierpnia. Bardzo fajny produkt o zapachu maliny i jeżyny. Świetny, przepiękny ma ten zapach. To w ogóle jakaś nowość podobno, ale nie wiem. Zapach się nawet, powiem Wam szczerze, utrzymuje w miarę długo. Nawilżenie też jakieś tam występuje, ale to nie jest jakiś efekt, wiecie, taki wow czy coś takiego, ale produkt jest ogólnie fajny, ten zapach po prostu jest mega. Także myślę, że warto wypróbować. Dalej, chusteczki do toalety. Te mokre, które my używamy. Dalej kolejne chusteczki to jest Pure. To są chusteczki, które ja kupowałam w Funciaku do demakijażu. Ja je kiedyś używałam bardzo często. Natomiast teraz właśnie jedno opakowanie mi się trafiło, więc sobie zużyłam. Tutaj jest ich 25 ogólnie. Są bez parabenów, bez parabenów, tak. Z witaminą E, z aloesem i z rumiankiem. Niestety, jedyna wada tych chusteczek to jest taka, że opakowanie jest takie zwykłe po prostu. No i po ciągłym otwieraniu ten klej w końcu tutaj schodzi i na spodzie chusteczki są suche, niestety. Ale ogólnie, kiedy się je używałam, byłam zadowolona. Dalej. Peeling z N-Spa. Tutaj mamy malinowy, czyli po prostu zazdy. To jest moje drugie opakowanie i powiem szczerze, że ten peeling jakoś tak fantastyczny nie jest. Ja go zużyłam, bo nie miałam akurat innego. Natomiast teraz mam ten peeling z Eveline Cosmetics i on jest o niebo lepszy niż ten. Ten nie był peelingiem gruboziarnistym, w ogóle tutaj niby ma te drobinki takie, ale powiem Wam szczerze, że ich w ogóle nie było czuć. Ja miałam wrażenie po prostu, że ja się myję po prostu zwykłym żelem. Jedyne co, no to był zapach przepiękny, który się utrzymywał i to było wszystko. Także, no jakoś mnie zachwycił ten produkt i raczej po niego więcej nie sięgnę. Zużyłam dwa opakowania i obydwa były nie za bardzo. Także nie polecam. Dalej, pasta do zębów oczywiście, Colgate Cool Stripe. My cały czas używamy tą samą, u nas się sprawdza. Standardowo mydło Dove. Także nie będę o tym produkcie mówić, bo on się pojawia w każdym projekcie Denko. Mój spray do oczu, oczywiście fantastyczny, uwielbiam. Bardzo fajnie działa i szybko. Płyn do soczewek mój, on też się pojawia w każdym projekcie Denko, więc nie ma co się na jego temat wypowiadać. Odżywka do włosów, tutaj mamy do włosów suchych i matowych, bez parabenów oczywiście, to jest ten Garnier Ultimate Blends i to są z olejkiem arganowym i rumiankiem, ma nam włosy nawilżyć i nadać im blasku. Rzeczywiście odżywka bardzo fajna, bardzo dobrze działa, ma piękny zapach, bardzo dobrze się po niej włosy rozczesuje, włosy są delikatne, czuć, że są nawilżone, także fajna odżywka. O, co my tu mamy? Kolejne mydło, drugie. Mamy tutaj też waciki. To są małe waciki, które ja używam do ściągania hybryd. Znaczy, kiedyś używałam do ściągania hybryd, bo teraz hybrydy ściągam po prostu frezarką. Ale kiedyś używałam i właśnie mi się skończyły. Dalej mamy olejek do włosów Pantene Provi. Początkowo byłam sceptycznie nastawiona do tego olejku, dlatego że nie można go nakładać na całe włosy, więc ja go nakładam tak od połowy do końca, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę olejek fajny jest, nawilża dobrze, włosy się dobrze rozczesują, nie rozdwajają mi się końcówki. To jest olejek, który ma nam chronić i naprawić nasze włosy. Przepiękny ma zapach, nie trzeba go spłukiwać, nie obciąża włosów, włosy nie są po nim tłuste, no chyba że skóra głowy jak użyjemy na całe włosy. I produkt bardzo wydajny, także ja zakupiłam kolejne opakowanie. Polecam. Mały dezodorant Sanex. Jak wiecie, ja go ostatnio używam. Bardzo dobrze się sprawdza. Ma przyjemny, delikatny zapach. Chroni 0% alkoholu. Ja używam ten, który nie zostawia śladów. Ani żółtych, ani czarnych. Najlepszy.
Także fajny produkt. Tutaj mamy malutką próbeczkę, jakiś perfum. Ale nie powiem Wam nazwy, bo na pewno przekręcę. Kiedyś kupowałam coś i dostałam właśnie taką próbeczkę fajną. Zapach był taki sobie, jakoś się zbyt długo nie utrzymywał. Także nie ma o czym gadać. Drugi spray do oczu. Tutaj mamy jeszcze krem Eveline Cosmetics pod oczy. Moje drugie opakowanie, teraz już mam trzecie. Krem fantastyczny, tak jak Wam mówiłam już nieraz. Naprawdę działa i ja na pewno będę po niego sięgać, bo jest warty. Rzeczywiście jakieś obrzęki, które mamy, usuwa, cienie usuwa, dobrze nawilża, ma formułę żelową, która się bardzo szybko wchłania i dzięki temu ten krem starcza na bardzo długo. Także ja jestem po prostu mega, mega zadowolona. Dalej, co my tu mamy? Mamy balsam do ciała z Dove w takim opakowaniu. Ja go zużyłam. Taki zapach przyjemny, ale powiem Wam szczerze, że ten zapach kojarzy mi się z takimi kosmetykami, które kiedyś używała moja babcia. No. Ale ogólnie bardzo fajny, dobrze nawilżał. Zapach jakoś długo się nie utrzymywał, ale oczywiście to jest Dove, więc nawilżenie było super. Opakowanie ma 300 ml. Także produkt fajny. Tutaj mam perfum, słuchajcie, z Avon. To był taki perfumik do pracy, który używałam. Bardzo fajny. Taki zapach też przyjemny, taki całkiem dobry. Aczkolwiek nie powiem, że ten zapach utrzymywał się jakoś bardzo długo, szczerze mówiąc. Ale do pracy był ok. Już się skończył. Dalej mamy wkładki Always Daily. Ja je używam już bardzo długo. To są te wkładki do Slim Multiform, czyli do różnego stylu majtek. W każdym stylu bardzo fajnie się nosi. Kiedyś używałam Body Form, ale niestety nie sprawdziły się u mnie, odklejały się i w ogóle niefajne. Natomiast te w każdych majtkach się sprawdzają. Są bardzo cieniutkie, mają mniej niż 1 mm, także bardzo fajnie w ogóle ich nie czuć. Dodatkowo akurat tutaj mam wkładki, które mają zapach. No, ładnie pachnie, ale często też biorę bez zapachu i jest ich tutaj w opakowaniu 30, one nie są drogie, chyba po funcie. Także ja już je stosuję bardzo długo i jestem z nich zadowolona. Tak. I ostatnie... ostatnie dwa chciałam powiedzieć, a tu cztery są. Skończył mi się krem na noc z Bielendy, ten różany. Bardzo fajny krem. Rzeczywiście miał zapach różany, ale taki bardzo delikatny. To była formuła żelowa. Ten krem co prawda był do skóry wrażliwej, ale ja go używałam i był dobry. Ogólnie to był krem nawilżający i o taki mi zależało. Ten krem można stosować na dzień i na noc, aczkolwiek ja jestem zwolenniczką, że na noc inny i na dzień innym. Natomiast ten bardzo dobrze nawilżał moją skórę, no ale się skończył. Także na pewno recenzja kanału większa pojawi się... kanału... Recenzja kremu na kanale pojawi się na pewno. I drugi krem, który mi się skończył, to jest oczywiście Carbo Detox, krem, który stosowałam na dzień. To jest krem nawilżająco-matujący, bardzo fajny. Miał przepiękny zapach, też formuła żelowa, bardzo szybko się wchłaniał. Rzeczywiście skóra była zmatowiona, chociaż oczywiście, tak jak ja to powtarzam, z kremem z ziai nie ma co konkurować, bo niestety no, by przegrał, ale ogólnie był fajnym kremem. Może jeszcze kiedyś do niego wrócę. Też można go stosować na dzień i na noc. I ostatnie dwa produkty. Pierwszy to jest taka mgiełka z Avon albo z Oriflame, zaraz Wam powiem. Avon. Dostałam ją kiedyś w prezencie, taka mgiełka typowo, ja lubię mgiełki oczywiście, jak wiecie, ale takie bardziej zapachowe w stylu owocowym czy coś takiego. Natomiast ta jest bardziej w stylu takich perfum. Dostałam ją kiedyś w prezencie, zużyłam ją niedawno, do pracy ją zazwyczaj używałam, chociaż czasem na co dzień też. Fajny produkt, no taki, wiecie, no jak perfum, ale zapach się utrzymywał dużo krócej, no ale zużyłam 100 ml, także nie było najgorzej. I ostatni produkt, który mi się skończył, to jest tusz Catrice Glam & Dolphus Lashes Mascara, czarny. Tusz, który ma szczoteczkę silikonową, taką w kształcie półksiężyca.
Bardzo fajny tusz, czarny, on rzeczywiście, ta szczoteczka jest rzeczywiście taka giętka jeszcze, zapomniałam Wam dodać. Bardzo dobrze też te rzęsy rozczesywał, pogrubiał, one rzeczywiście miały efekt takich jakby sztucznych, ale nie takich nachalnie sztucznych. Niestety się skończył i ja sobie to opakowanie zostawiam, ono nie idzie do wyrzucenia, tylko Wam teraz pokażę, że się skończył, ponieważ ja ten tusz teraz używam do rozczesywania rzęs. Po prostu, jak wiecie, tuszuję sobie rzęsy jakimś tuszem, to potem rozczesuję, bo ta szczoteczka się idealnie do tego nadaje, także ten tusz i tak zostaje ze mną opakowany. To by było na tyle. Siatka pusta. Dzisiaj, jak widzieliście, było bardzo dużo produktów, które się jeszcze nigdy na moim kanale nie pojawiały, albo też były nowe i które dawno nie były. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że film nie był zbyt długi. Za chwilę to sprawdzę. Trzymajcie się ciepło, dajcie oczywiście kciuka do góry i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!